Hej, szczęść Boże, witajcie. Dziś już środa. Witam w Aniele Pański, w przestrzeni Anioła Pańskiego, jak to powiedzieć. Dzisiaj zaczynamy od słowa idźcie do Józefa. O tym jest dzisiaj pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju. To oczywiście chodzi o Józefa Egipskiego, ale też to zdanie jest uważane, używane, chciałem powiedzieć, w kontekście świętego Józefa, ojca Pana Jezusa, męża Maryi. Idźcie do Józefa. Dzisiaj też jest środa, więc środa to też jest dzień świętego Józefa. Myślę, że to wszyscy wiemy, w ogóle jesteśmy w roku świętego Józefa, więc idźcie do Józefa. Od tego dzisiaj zaczynamy naszą modlitwę. A w Ewangelii widzimy powołanie apostołów. Znów każdy z nich jest wymieniony z imienia. W ogóle w tym tygodniu jakoś to pytanie o imię się pojawiało ze strony Jakuba wobec Boga. Właśnie Jakub dostał nowe imię, Izrael. Dzisiaj w Ewangelii widzimy, że z imion są wymienieni apostołowie. Właśnie Józef jest przywoływany z imienia. Jakie jest nasze imię? To jest ważne. Warto na nowo przypomnieć sobie, uświadomić to, jakie błogosławieństwo kryje się za moim imieniem. A sięgając jeszcze do błogosławionego Humberta, dzisiaj dostajemy takie słowo. Dusza, która błogosławi, otrzymuje od wewnątrz namaszczenie wzrostu. Że to jest ważne w kaznodziejstwie. Apostołowie, którzy są posłani przez Jezusa dzisiaj, tak jak widzimy, mają mówić, bliskie jest Królestwo Boże, czyli jest bliskie błogosławieństwo Boże. Czerpmy z błogosławieństwa Bożego, bo jest blisko, bo jest na wyciągnięcie ręki, może nawet bliżej. Dlatego, kiedy kaznodzieja błogosławi, kiedy my wszyscy, jako głosiciele Ewangelii, nie złorzeczymy, nie przeklinamy, ale błogosławimy, wtedy każdy, kto błogosławi, od wewnątrz otrzymuje namaszczenie do wewnętrznego wzrostu. To jest obietnica dla kaznodziei, dla głosicieli, dla każdego, każdej z nas. Jeżeli przez nasze usta wychodzi błogosławieństwo, wtedy od wewnątrz jesteśmy namaszczeni do wzrostu duchowego. Wydaje się, że to piękna, wielka obietnica. Nie straćmy tego. Więc dzisiaj szczególnie, modląc się modlitwą Anioł Pański, to miejmy na myśli. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.